Anka gotuje. Gotuj i ty. Witajcie moi drodzy. Zapraszam Was dzisiaj na zupę gulaszową. Jedno z moich ulubionych dań. Jest sycąca, treściwa, rozgrzewająca i pyszna. Będziemy do niej potrzebować około 1,5 kg wołowiny. Oprócz tego 5 cebul, 5 papryk, koncentrat pomidorowy, pomidory w puszce, kilka ząbków czosnku, 3 marchewki, no i przyprawy. 2 papryki, paprykę słodką i paprykę ostrą oraz tradycyjnie sól i pieprz. No i jeszcze nie wspomniałam o ziemniakach. 5 dużych bądź 7 drobniejszych. Zaczynamy od tego, że mięso oczyszczamy z wszystkich żyłek i błonek i następnie kroimy je w kosteczkę. W garnku rozgrzałam 2-3 łyżki oleju i teraz podsmażam cebulę, które pokroiłam w piórka. Cebula powinna się ładnie zeszklić i teraz mogę już do niej dodać mięso. Mięso również podsmażam, powinno stracić swój surowy kolor. I teraz wszystko zalewam zimną wodą. Dalej gotuję na niewielkim ogniu. Gdy woda zacznie się gotować, zbieram szumy i gotuję tak długo, aż mięso zacznie być miękkie. Dodaję marchewkę pokrojoną w pół plasterki, paprykę pokrojoną w kosteczkę, obrane ziemniaki również pokrojone w kosteczkę, no i ponownie gotuję, aż warzywa zmiękną. Teraz czas na czosnek przeciśnięty przez praskę, 2-3 łyżki koncentratu pomidorowego i pomidory z puszki. Mieszam i znowu gotuję. Doprawiam do smaku. No i moi drodzy, gęsta, pyszna, sycąca zupa gulaszowa jest już gotowa. Zapraszam Was na mój blog ankagotuje.pl i zachęcam gorąco do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Pozdrawiam mocno i życzę smacznego!